Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku głównym tematem jest atak wojsk ukraińskich na obwód Kurski i jego możliwe konsekwencje. Przyjrzę się wypowiedziom ekspertów, ale nie ekspertów z Polski, którzy tych dyżurnych, tych głównych komentatorów, którzy. Pobadają skrajny entuzjazm przy każdym nawet jakimś cieniu natarcia ze strony Ukrainy. Było to widać szczególnie jak w Soczewce w roku 2023, kiedy mówiło się mnóstwo w mediach głównego nurtu w Polsce o możliwej ukraińskiej kontrofensywie, jej dalekosiężnych celach, odzyskaniu jakiejś perspektywy odzyskania terytorium, włącznie z Krymem, no wiemy, że skończyło się potężną klapą. Przyjrzę się wypowiedziom amerykańskich ekspertów. 15 sierpnia ukazał się... Ukazały się takie wypowiedzi, zebrane przez jeden z amerykańskich prestiżowych think tanków, ośrodków eksperckich. Warto zobaczyć, jak na to patrzą chłodno amerykańscy realiści. Drugi temat dzisiejszego odcinka to rosnąca przestępczość w Danii i w Szwecji. Ostatnio otrzyma... doszły do nas informacje, że Dania ma wywierać presję na Szwecję, aby ta powstrzymała rosnącą skalę Przemocy transgranicznych gangów. Zastanowię się, jak to się stało, że kraje, które przez całe dekady były przedstawiane w Polsce jako pewien wzór do naśladowania, stały się tak naprawdę bardzo niebezpiecznymi miejscami do życia. To, wbrew pozorom, nie problem tylko i wyłącznie bezpieczeństwa wewnętrznego krajów skandynawskich, ale to także problem geopolityczny. Zachęcam Państwa do lajkowania, do komentowania, do udostępniania tego materiału i przechodzimy do pierwszego tematu. 15 sierpnia bieżącego roku jeden z amerykańskich ośrodków eksperckich opublikował wypowiedzi 10 ekspertów do spraw polityki międzynarodowej na temat tego rajdu wojsk ukraińskich na obwód kurski. Ten ośrodek ekspercki, ten think tank to Instytut Quincy'ego do Spraw Odpowiedzialnego Rządzenia, Quincy Institute for Responsible Statecraft, a portal na którym została opublikowana ta cała gama wypowiedzi, to całe sympozjum to Responsible Statecraft portal właśnie tego ośrodka eksperckiego, który powstał całkiem niedawno, bo zaledwie 5 lat temu Natomiast co do usytuowania tego ośrodka eksperckiego, Instytutu Quincy'ego, odwołującego się w swojej nazwie do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Quincy'ego Adamsa, to jest całkiem nieźle finansowany. Jest także finansowany przez Fundację George'a Sorosza, Fundację tak zwanego społeczeństwa otwartego, Fundację Kocha, Fundację Forda. Różnego rodzaju, powiedzielibyśmy, bardzo wpływowe instytucje, jak na przykład Fundacje Braci Rockefellerów. No, w każdym razie jest to ośrodek wyróżniający się na, na tle. Powiedziałbym tych różnych amerykańskich think tanków, tym, że odmawia przyjmowania pieniędzy od rządów zagranicznych, no, ale jest bardzo sowicie dotowany przez te wszystkie no, bardzo wpływowe prawda, instytucje. No, Fundacja Sorosza, Fundacja Forda, Carnegie Corporation w Nowym Jorku, Fundacja Braci Rockefellerów. No, jest bardzo dobrze usytuowany w kręgach. Rządowych i około rządowych amerykańskich, w tych wszystkich, jest także oczywiście związany z, po części z Deep State amerykańskim i, i jest generalnie przyznaje się do takiego nurtu realistycznego i do promującego powściągliwe podejście do polityki zagranicznej, czy też do używania siły militarnej, w, prawda, w polityce międzynarodowej. I wielu ekspertów wskazuje, że właśnie Instytut Quincy'ego jest coraz. Silniej tak naprawdę wzrastającym ośrodkiem analitycznym w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Amerykanie ewidentnie dostali zadyszki na tej arenie międzynarodowej, czego takim symbolicznym wyrazem było wycofanie się z Afganistanu trzy lata temu. Ewidentna porażka Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ta, ta łatka klęski przylgnęła do Joe Bidena, ale który był prezydentem, za którego kadencji właśnie Amerykanie się wycofali z Afganistanu, przegrali najdłużej trwającą wojnę w historii Stanów Zjednoczonych, rozpoczętą w 2001 roku. Natomiast no, to oczywiście. Za... Odpowiedzialność taka geopolityczna spada także na poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych i w ogóle za wywołanie tej niepotrzebnej, kompletnie wojny. Przyjrzyjmy się jednak temu, co na portalu Responsible Statecraft powiedzieli właśnie eksperci. Ja myślę, że Tymi najbardziej znanymi wśród tej dziesiątki, których Instytut Quincy'ego poprosił o wypowiedź jest profesor Stephen Walt i profesor John Mearsheimer. Obaj napisali bardzo ciekawą książkę, którą ponownie Państwu polecam o wpływach, o lobbingu. Izraela w Stanach Zjednoczonych i o wpływie Izraela, lobby izraelskiego na politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Książka jest dostępna w języku polskim. Polecam, ona naprawdę rzuca mnóstwo ciekawych, mnóstwo światła na i pokazuje mnóstwo ciekawych wątków, jeśli chodzi o te, o te wpływy, zwłaszcza teraz w kontekście polityki blisko bliskowschodniej. I tutaj myślę, że zaczniemy od Stephena Walta, który Profesora stosunków międzynarodowych, między innymi profesora Uniwersytetu Yale, który powiedział, że generalnie cały ten rajd wojsk ukrai ukraińskich, tych doborowych oddziałów ukraińskich, jest tak naprawdę zjawiskiem marginalnym, jest zjawiskiem pobocznym. Ma to po pierwsze zdaniem profesora Wolta na celu podniesienie morale samych, samych wojsk ukraińskich. No wiemy, że to morale nie jest zbyt wysokie. Mówiąc najdelikatniej jak tylko można po tej klapie kontrofensywy w roku 2023, a drugi aspekt podniesiony przez profesora Wolta to fakt, że Kijów próbuje wywrzeć takie wrażenie na kolektywnym Zachodzie, że sprawa nie jest jeszcze przegrana, że warto jeszcze przekazywać pieniądze, że warto przekazywać sprzęt, że warto jeszcze pomagać finansowo Ukrainie, przyjmować migrantów z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj profesor Wald porównuje, jak przystało też na analityka stosunków międzynarodowych, ile tak naprawdę procent terytorium Rosji kontroluje dzisiaj Ukraina, a ile procent Ukrainy kontroluje Rosja. No porównanie jest miażdżące. Zresztą wystarczy spojrzeć na te wypowiedzi ukraińskich polityków, które Właściwie od połowy 2022 roku w Polsce są wyciszane, to znaczy w Polsce na bieżąco nie informuje się, ile Ukraina straciła ludzi, ile Ukraina straciła wojska, ile Ukraina straciła powierzchni, prawda? Raczej akcentuje się to, ile Ukraina mogła zająć, czy mogłaby zająć w wyniku kontrofensywy. I właśnie cały ten entuzjazm tych komentatorów dzisiaj, ile to wiosek w obwodzie Kurskim zajęły wojska ukraińskie, a myślę, że warto przypomnieć, wypowiedź pre, byłego, według prawa samego, samej Ukrainy, byłego prezydenta Włodymyra Zełenskiego, który jeszcze w, w, na początku czerwca 2022 roku wspominał o tym, że Rosja kontroluje, uwaga, około 125 tysięcy kilometrów kwadratowych Ukrainy. To jest około 20% Państwa ukraińskiego. Powiedział wtedy Załęski, że z Ukrainy wyjechało 12 milionów ludzi. 12 milionów ludzi. No, trudno komentować w ogóle czy odnosić się do komentarzy. Dyżurnych ekspertów i dyżurnych komentatorów w Polsce. Ukraina jako państwo po prostu upada. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Ukraina straciła już ponad 20% swojego terytorium. Wyjechało kilkanaście milionów ludzi z Ukrainy, i żadne tego typu pr zagrywki, jak rajd wojsk specjalnych. I części doborowych jednostek na Obwód Kurski tego po prostu nie zmienią. To jest element PR-u, to jest element także kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Ukraina próbuje oddziaływać na amerykańską opinię publiczną, na zachodnioeuropejską opinię publiczną, na opinię publiczną także w Polsce. Ja myślę, że warto, aby opinia publiczna przyjrzała się na przykład wywiadowi, którego udzielił tygodnikowi The Economist były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny. 1 listopada 2023 roku, właśnie powiedział o tym, że cała ta Ukraińska kontrofensywa znalazła się w ślepym załuku, że sytuacja w ogóle Ukrainy znalazła się w ślepym załuku, i tutaj powiedział, że wielkim błędem dla Ukrainy i dla Zachodu było prognozowanie jakiegoś wyczerpania się rosyjskich zdolności militarnych czy potencjału mobilizacyjnego. No, ja myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach, nikt kto ma elementarną wiedzę na temat Rosji, na temat geostrategii, na temat geopolityki, w ogóle nie zakładał, że tutaj Rosja. Rosja może mieć problemy ze zdolnościami militarnymi, z potencjałem mobilizacyjnym, z potencjałem gospodarki przestawionej na tryb wojenny. No, jakby znajomość elementarna historii Rosji, historii Związku Radzieckiego, pokazuje, że, że ten, ta, ta dysproporcja sił jest ogromna. I to nie mówimy o dysproporcji sił między Rosją a Ukrainą, ale Rosją a kolektywnym zachodem, kolektywnym zachodem, który jest w dużej mierze rozbrojony, który ma bardzo potencjał nis bardzo niski potencjał, jeśli chodzi o potencjał przemysłu obronnego, przemysłu zbrojeniowego. Warto zauważyć, co się dzieje obecnie na Ukrainie. No, przecież Ukraińcy walczą z sprzętem. Za, w dużej mierze sprzętem zachodnim. Wielka Brytania 15 sierpnia bieżą, bieżącego roku wyraziła zgodę na korzystanie z jej sprzętu wojskowego na terytorium Rosji, co, co pokazuje, kto jest tak naprawdę dzisiaj głównym prowodyrem przeciągania tej wojny. Zresztą wiemy z relacji samych polityków ukraińskich, że to. Były premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson w kwietniu, w ogóle wiosną 2022 roku odegrał taką y, ogromnie negatywną rolę, gdzie była szansa wtedy na Podpisanie porozumienia rozejmowego, natomiast to Boris Johnson, to premier Wielkiej Brytanii, bardzo mocno naciskał, aby kontynuować tę wojnę, czyli tak naprawdę kontynuować rozlew krwi, wykrwawianie Ukrainy, niszczenie infrastruktury krytycznej Ukrainy, potężną migrację i zajmowanie kolejnych terytoriów przez Rosję, bo było jasne od samego początku, że Ukraina tej wojny nie wygra. Każdy, kto ma elementarne pojęcie na temat potęgi państw, metod obliczeń potęgi państw, potęgometrii, doskonale wiedział, że. To się dla Ukrainy dobrze nie zakończy przeciąganie tej, tej wojny. Co do Stanów Zjednoczonych, warto zauważyć powściągliwość, jaką już administracja Bidena wykazuje, jeśli chodzi o kwestie korzystania ze sprzętu amerykańskiego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Widać tutaj po chociażby depeszach de, agencji Reutera, że to wykorzystywanie amerykańskiej broni do przejmowania rosyjskich wsi wcale nie jest traktowane pozytywnie przez administrację amerykańską. I Amerykanie dali sobie taką furtkę, dali sobie pole manewru do tego, aby, aby się z tego wycofać, aby temu także wobec tego zaprotestować. Także warto mieć to na uwadze. Amerykanie doskonale to odczytują jako element gry pr jako element PSYOPs, czyli wojny psychologicznej prowadzonej przez Ukraińców, przez wywiad ukraiński. No i tak moim zdaniem należy to odczytywać. Tutaj zgadzam się z profesorem Waltem, że... To jest element tak naprawdę mający na celu podniesienie morale Ukrainy z jednej strony, z drugiej strony mający na celu taką zagrywkę PR-ową i pokazania kolektywnemu zachodowi, że jeszcze warto wspierać Ukrainę, warto tam. Transferować pieniądze, warto tam, według Ukraińców, jeszcze przekazywać sprzęt wojskowy, natomiast to jest oczywiście na krótką metę. Musimy sobie zdawać sprawę, że to, ta kontrola przez Rosję 20% terytoriów Ukrainy to wyludnienie się państwa ukraińskiego. No, w 22 roku Zelenski mówił o utracie 12 milionów ludzi, prawda? O wyemigrowaniu. To pokazuje, że na dłuższą metę będzie to osłabiać. Będzie to osłabiać same państwo ukraińskie. I tutaj warto przyjrzeć się drugiej wypowiedzi profesora Johna Mearsheimera, profesora stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Chicago, który nazywa wprost inwazję na Kursk, w cudzysłowie oczywiście na Kursk, Poważnym błędem strategicznym, który ma przyspieszyć porażkę Ukrainy. I tutaj zgadzam się z profesorem Mirschajmerem, który mówi, że tym kluczowym elementem jest kwestia potencjału, jest kwestia stosunku sił, także tych strat, stosunku strat do pozyskiwanych, do pozyskiwanych, prawda, określonych czy terytorium, czy dóbr, czy zasobów przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę tutaj nie chodzi o zdobywanie terytorium, bo na tym się koncentrują komentatorzy w Polsce, którzy się emocjonują, każdą wsią zajmowaną przez grupy specnazu ukraińskiego. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, że Ukraińcy rozciągają sobie te linie, linie frontu. Tak naprawdę... Zajmują niebronione terytorium, to też może być element, oczywiście, pewnej taktyki, pewnej, pewnych działań rosyjskich mających na celu wpuszczenie Ukraińców w głąb obwodu Kurskiego, tak aby rozciągnąć linie zaopatrzenia, ciągi logistyczne, aby w łatwiejszy sposób móc atakować kolumny ukraińskie, aby także pokazywać Ukraińców ze złej strony no na przykład różnego rodzaju symbolikę, Zabronioną na Zachodzie, używaną przez, przez Ukraińców. Myślę, że tutaj wiadomo o co, o co chodzi. Tego jest całkiem sporo już w mediach społecznościowych. A z drugiej strony, aby odciągnąć siły ukraińskie od innych prawda, obszarów, gdzie toczą, się, gdzie toczą się walki, gdzie Rosja ewidentnie postępuje po prostu do przodu. I to widać, że. Tak naprawdę ten rajd na obwód kurski zadał niewielkie straty wojskom, wojskom rosyjskim. Moskwa dosyć szybko, jak tutaj zresztą wypowiada się profesor Mirszajmer, skierowała ogromne siły powietrzne przeciwko tym nacierającym wojskom ukraińskim i no, ukraińskie siły, że tak powiem, zyskały. Zyskały naprawdę niewiele, straciły wielu żołnierzy, straciły sporą część sprzętu, sprzętu zachodniego, który jest pokazywany, eksponowany przez Rosję i, poka i pokazuje, że tak naprawdę Rosjanie twierdzą, że nie walczą z Ukrainą, ale walczą właśnie z kolektywnym zachodem, że w dużej mierze jest to że generalnie ta ofensywa ukraińska byłaby niemożliwa bez wsparcia wywiadu amerykańskiego, wywiadu brytyjskiego. Zresztą mamy oficjalne wypowiedzi samych Rosjan, którzy posłów do rosyjskiej dumy państwowej, którzy mówią wprost, że że, że byłoby to absolutnie niemożliwe, gdyby nie było wsparcia zachodniego. Zresztą jeden z najbliższych doradców prezydenta Władimira Putina, Nikolaj Patruszew, były szef FSB, dla wywiadzie dla gazety Iz Iz Izwiestia powiedział wprost, że operacja, jego zdaniem, operacja ukraińska w obwodzie Kurskim została w ogóle zaplanowana z udziałem NATO i zachodnich służb specjalnych. I na dowód tego Rosjanie pokazują, na przykład, brytyjskie czołgi Challenger 2 czy amerykańskie pojazdy transportery opancerzone, strajker. Więc też to wa warto mieć na uwadze. Natomiast, no oczywiście, to przesuwanie najlepszych jednostek bojowych z linii frontu na wschodzie Ukrainy przez Kijów, jak pokazuje profesor Miersheimer, gdzie są, jak mówi Miersheimer, rozpaczliwie potrzebne, i przerzucanie ich do obwodu kurskiego, tak naprawdę, zdaniem amerykańskiego profesora, przechyla ten i tak już nierówny współczynnik. Yy, prawda, sił, po, yy, potęgi, yy, na korzyść Rosji. I trudno się z tym, trudno się z tym nie zgodzić. Yy, uważam, że ta, jest to akt rozpaczy, jest to swego rodzaju taki yy, no, akt PR-owy, jeszcze raz powtórzę ta, yy, to określenie ze strony, yy, ze strony, ze strony Kijowa. I to, yy, to widać, że tak naprawdę, że i po wypowiedziach profesora Mierszaimera i profesora Wolta, że będzie to miało krótkotrwałe znaczenie, będzie to miało przede wszystkim znaczenie PR-owe, osłabi. Zdolności, obron zdolności wojskowe, zdolności militarne Ukrainy w innych częściach i przyspieszy klęskę Ukrainy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Ukraina tej wojny nie wygra. No bo i skoro nie powiodła się kontrofensywa w 2023 roku, trudno się spodziewać, aby nagle w szeregach ukraińskich pojawiło, pojawiło się pół miliona nowego rekruta. Widać, jak mocno, jak, jak ogromne kontrowersje wywołuje. Próba mobilizacji młodych ludzi. Widać, jak wielu młodych Ukraińców przebywa w Polsce, w innych krajach zachodnich. No, widać, że Ukra młodzi Ukraińcy na zachodzie Europy, w Polsce nie chcą walczyć, nie chcą iść do tej przysłowiowej maszynki do mielenia, do mielenia mięsa. Mało kto wierzy w, w ogóle w perspektywę zwycięstwa, w, o, jakby. Upatrywanego jako odzyskanie przynajmniej części utraconych terytoriów. Moim zdaniem jest bardzo możliwe, że Ukraina również utraci dostęp do drugiego morza, do Morza Azowskiego już utraciła, a nie jest wykluczone, moim zdaniem, że w wyniku tej wojny, czy w ogóle w przyszłości utraci w ogóle dostęp do morza będzie odcięta od Morza, od Morza Czarnego. Ciekawą także opinię tutaj wygłosił Ivan Eland, który uważa, że z jednej strony Ukraina. Upiera się, że jej intencją nie jest zajmowanie i wchłanianie w swoje terytorium zdobytych ziem w Rosji, czyli krótko mówiąc, no nie jest zainteresowania aneksją ziem rosyjskich, no to Ilan zadaje pytanie: no to w, taki jak, w takim razie, jaki jest cel? Tej, tej, tego rajdu, tej, tej operacji wojskowej, no bo wiemy doskonale, że to prowadzenie operacji ofensywnych jest o wiele bardziej kosztowne, niż pod względem ludzi, sprzętu, pieniędzy, niż obrona. No i tutaj Iland zadaje pytanie: jaki jest sens przesuwania doborowych oddziałów? To, o czym już też powiedziałem, doborowych oddziałów ze słabych linii obronnych. I przekierowywanie ich do, do ofensywy, do bardzo ryzykownej ofensywy, o czym Iland o czym tutaj mówi i podkreśla, A tym bardziej, że też odwołuje się do potencjału, do różnicy potencjałów między oboma, oboma państwami. Podobnie zresztą jak Mark Episkopos, który, który uważa, że generalnie no, Rosja udaremni dosyć szybko te, te próby. I, I tak naprawdę Ukraina nie ma tej długoterminowej zdolności do utrzymania nawet skromnego terytorium, a co dopiero jakiejkolwiek większej ofensywy. No tutaj, oczywiście, kubeł zimnej wody na te wszystkie rozgrzane głowy dyżurnych komentatorów mediów głównego nurtu, nurtu w Polsce. No i wreszcie Lail Goldstein, który, który mówi wprost, że liczba ofiar po stronie ukraińskiej jest po prostu wysoka. Rosjanie mają, cały czas zachowują znaczenie. Znaczną przewagę, jeśli chodzi o siłę ognia. Tu się absolutnie nic nie zmieniło. Rosjanie mają ogromną przewagę, jeśli chodzi o artylerię, o wojska rakietowe, o yy, siły powietrzne. A to z kolei, jak, jak yy, o czym mówi Goldstein, może doprowadzić do potężnych problemów w innych. W innych częściach linii, linii frontu, które Rosjanie jego zdaniem mogą, mogą, mogą wykorzystać. Także warto mieć to na uwadze, tym bardziej, że Ukraina po prostu nie ma siły na strategię długiej wojny i warto, aby o tym pamiętali także nie tylko eksperci, ale także decydenci w Warszawie. Napływają coraz to nowe informacje na temat rosnącej skali przemocy transgranicznych gangów w Danii i w Szwecji. Kraje skandynawskie, które przez ostatnie dziesięciolecia były przedstawiane w Polsce jako pewien wzór do naśladowania, także przez lewicowe media, które zaczęły szeroko opisywać się, rozpisywać, jak to dobrze funkcjonuje, multikulturalizm, jak bardzo ubogacenie kulturowe. Wzmocniło takie państwa jak Szwecja i Dania. Dzisiaj widać, że po tych entuzjastycznych opiniach nie pozostało już kompletnie nic. Dania wywiera presję na Szwecję, aby powstrzymała rosnącą przemoc ze strony uzbrojonych gangów składających się, jak to określono oficjalnie, ze szwedzkich nastolatków. Widać, że ta poprawność polityczna jest przeogromna w Danii, w Szwecji. Unika się mu nazywania narodowości sprawców, wyznania sprawców, koloru skóry sprawców. Natomiast no, problem jest potężny, potężny Szwecja i Dania dawno już przestały być jakimkolwiek wzorem do naśladowania. Trzeba to jasno nazywać po imieniu. Wystarczy spojrzeć na opublikowane. W końcu 2023 roku raporty szwedzkiej policji i duńskiego rządu, aby się dowiedzieć, że w Szwecji istnieje już tak zwany, istnieje już 59 tak zwanych wrażliwych stref anglojęzyczny termin no-go zone, czyli dzielnice, w których władze przejęły gangi, a policja boi się tam wjechać po prostu do tych dzielnic, do tych stref. Do tych wrażliwych stref. Mieszkańcy mają mieć tam niski status społeczno-ekonomiczny, jak to się ładnie oficjalnie nazywa, i mają być zamieszkiwani właśnie w sporej części przez imigrantów. Właściwie jest mowa o tak zwanych równoległych społeczeństwach. Po tej całej Powiedziałbym, wizji społeczeństwa wzbogaconego kulturowo, żyjącego w harmonii, nie pozostało kompletnie nic. Mamy do czynienia z równoległymi społeczeństwami w Szwecji, w, w Danii. W Danii takich wrażliwych stref oficjalnie przynajmniej jest 12, natomiast one cały czas rosną. Wystarczy spojrzeć, zobaczyć tego typu raporty i porównać z roku 2021 i 2023. Dwa lata i już cztery nowe obszary na przedmieściach Sztokholmu. Dwa na przedmieściach Sztokholmu, po jednym na przedmieściach dwóch innych szwedzkich, szwedzkich miast. No to jest potężny potężny problem. Proszę sobie wyobrazić, że w Szwecji według oficjalnych danych, podkreślam, w latach 2019-2022 doszło do prawie 1500 strzelanin. No to jest coś niewyobrażalnego. To są, to są, to są rzeczy, które tak naprawdę. Społeczeństwo szwedzkie ze swojej historii nie pamięta tej dawniejszej historii. To jest, to jest potężny problem, jak wygląda przestępczość zorganizowana w takich państwach jak właśnie Szwecja czy, czy Dania. No wystarczy zwrócić uwagę na to, że według zeszłorocznego raportu policji Szwecja ma około 14 tysięcy aktywnych przestępców. To są oficjalne dane i dodatkowe uwaga, 48 tysięcy osób luźno powiązanych z gangami, cokolwiek miałoby to znaczyć. To pokazuje na skalę tego wszystkiego według danych Eurostatu, czyli no, Europejskiej, unijnej. Agencji statystycznej. W 2021 roku w Szwecji w wyniku przemocy z udziałem broni palnej zginęło 25 osób w wieku od 15 do 24 lat, co jest drugim wynikiem w Unii Europejskiej zaraz po Francji, gdzie zanotowano 40, 40 takich, takich zgonów. No ale pamiętajmy, że Szwecja jest krajem krajem sześciokrotnie mniejszym, jeśli chodzi o populację od Francji. No to jeżeli chodzi o proporcjonalność to Szwecja jest pierwszym tego typu krajem, gdzie dochodzi do największej przemocy z udziałem broni palnej w całej Unii Europejskiej. Jakiż to ma być wzór dla, dla Polaków, dla, gdzie próbuje się nam cały czas w mediach liberalnych, mediach lewicowych mówić, że multikulti ma być jakimś ubogaceniem kulturowym, no. Nie ma żadnego ubogocenia kulturowego. Mamy coś, co w mediach duńskich jest nazywane obecnością dzieci żołnierzy, transgranicznych gangów. Wystarczy spojrzeć, z jakich narodowości, z jakich wyznań rekrutują się ci te młodociane gangi. To jest potężny, potężny problem. I ja myślę, że tym wszystkim entuzjastom multikulturalizmu i politpoprawności, politycznej poprawności warto zade zadedykować taki utwór literacki, dramat, który. Choć napisany w roku 1953, cały czas jest aktualny. Jest to dramat Maxa Frisza, szwajcarskiego pisarza, dramaturga zatytułowany Biederman i podpalacze. Serdecznie państwa, Państwu polecam. Ten, ten dramat był wystawiany w teatrach w Polsce, obecnie chyba już nie cieszy się jakąś tam popularnością większą trudno go w każdym razie znaleźć, jeśli chodzi o jakieś zarejestrowane spektakle. ja widziałem na YouTubie niemieckojęzyczny właśnie spektakl Biedermann i Podpalacze, był dostępny jeszcze całkiem, całkiem niedawno, kto z Państwa zna język niemiecki może sobie bez problemu znaleźć Biedermann und die Brandstifter jest to krótko mówiąc dramat, który opisuje sytuację, w której w miasteczku zaczynają grasować podpalacze. Istnieje sobie właśnie taki Biederman, czyli po polsku poczciwiec, mieszczuch, który żyje w dobrobycie ze swoją rodziną, który tak naprawdę uważa, że to co się tam gdzieś dzieje u sąsiadów jego nie dotyczy, jego nie będzie dotyczyć. I kiedy dwóch podejrzanych jegomości z... Właśnie staje u progu jego domu, wpuszcza ich, próbuje się z nimi zaprzyjaźnić, gości ich, mimo że oni wprost mówią, że są podpalaczami, że spalą mu dom. Nie przekonuje nawet go taka wizja, że na strychu zaczynają gromadzić beczki z benzyną, którą chcą podpalić jego dom. Uważa, że to go absolutnie nie, nie, nie dotyczy. Wykazuje się ogromną tolerancją, Opowiedzielibyśmy powiedzielibyśmy, właśnie taką, takim multikulti. W tym zakresie. Jak się kończy dramat? No kończy się tym, że jego dom zostaje podpalony przez tych podpalaczy, i to jest moim zdaniem ogromna przestroga. Dzisiaj wielu w Polsce nie chce widzieć, wielu polityków, wielu intelektualistów nie chce widzieć tych zagrożeń. Uważają, że to, co się dzieje w Danii, w Szwecji, we Francji, w Niemczech, nas nie dotyczy. Że można bezkarnie tak naprawdę otwierać wrota na oścież przed imigrantami z całego świata i właściwie. Ci podpalacze nie mają wo wobec Polak Polaków złych zamiarów, jak próbują to przedstawić lewicowi, liberalni, neomarksistowscy, publicyści, dziennikarze, intelektualiści. No, niestety obawiam się, że, że koniec, że finał tego dramatu może się rozegrać dokładnie tak, jak w sztuce Biederman i podpalacze. Polecam Państwu tę sztukę. Dziękuję za uwagę.